Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy dalej. Okej, na razie nikt mnie nie zagaduje. Mamy Abuina, Trumana. Jakby nie chcę się na razie z tymi ludźmi trochę rozmawiać, więc ominiemy na razie te kwestie gadulstwa z nimi. Zajmijmy się naszą piękną jaskinią, ponieważ potrzebujemy dzisiaj dostać się do klasztoru. Dobra. Najpierw myślę, że możemy sobie zwiedzić okolice właśnie tutaj, a później się przejdziemy. Chociaż nie, wiecie co? Najpierw pójdziemy tu. Jeszcze zerknę, czy czegoś nie zapomniałam w tym miejscu. Ale chyba nie, dobra. Chciałam się tylko upewnić. Także możemy biec od razu do tego miejsca. Pamiętam, że jak grałam za pierwszym razem i grałam, wiadomo, wojownikiem, bo ja mam takie skłonności do grania wojownikiem jak najczęściej, to nie znalazłam w ogóle tej jaskini. Nie wiedziałam, że ona nawet istnieje. Teraz już wiem, więc nie robi to na mnie wrażenia, że widzę kopalnianego pełzacza na przykład. Tutaj i w ogóle przeciwników. Wiecie, one nie stanowią kłopotów. Bardzo ładnie nam idzie zresztą. Myślę, że najpierw pójdziemy w lewo, później w prawo. O Jezus Maria, się wystraszyłam. No nie stanowią problemów. No nie, skupiłam się na tych żyłach tego cholerstwa, a nie na pełzaczach. Matko Święta. W ogóle nie ukrywam, brakuje mi w Gothicu 2 królowej pełzaczy. Mogłoby to być naprawdę fajnie. Płyty pancerza. Aha, bo to z tych pełzaczy. W ogóle tyle wam trułam o tym pancerzu lekkim łowcy smoków, a okazuje się, że on jest gorszy od tego. Bo on nam dodaje tylko piątaka do tak jakby obrażeń. Jejku. Do obrażeń. Ja pierdzielę, jak to się nazywa? O, Szczaw Królewski. On tylko dodaje piątaka do obrażeń. Zresztą wam pokażę może, bo widzę, że będę się tak dukać, jąkać, nie wiadomo co robić. Dodaje tylko piątaka do ciętych i obuchowych, a kujących mamy i tak bardzo dużo dzięki temu pancerzowi, więc szczerze, ten łucznika jest dużo lepszy. Dużo bardziej nas będzie chronił. Dobra, pełzacze, wywalać mi stąd. Dobra. Tam jest ork, ale on nam nie zrobi krzywdy. Zresztą powiem wam, że znamy tego orka. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ale go znamy. Bo to jest nikt inny jak ork, którego zapomniałam ostatnio imienia, jak się odnosiłam do Gothica 1, czyli Tarok. Stój, More. Tarok nie chcieć z tobą walczyć. Dlaczego mnie nie atakujesz? Orkowie są wrogami ludzi. Tarokowi sprzykrzyć się wojna. Tarok latami walczyć w Nordmarze, w Myrtanie, a teraz w Khorinis. Dlatego Tarok opuścić armię orków. Ja więcej nie być wróg ludziom. Dobrze. Jeśli Tarok nie będzie moim wrogiem, to i ja nie będę wrogiem Tarroka. Tarok się cieszyć. Człowiek naprawdę nie zrobić mi nic złego. Tego Tarok może być pewny. Nie skrzywdzę cię. Albo to nie jest ten sam Tarrok, ale no ma to samo imię i również będzie naszym przyjacielem tutaj. Co tu robisz? Tarok szukać spokojne miejsce dla życia i znaleźć ta jaskinia. No, jaskinia nie jest taka spokojna. Pełno w niej pełzaczy. Człowiek mieć racja. Pełzacze pojawić się nagle znikąd. Atakować Tarroka. Zdaje się, że lepiej będzie, jak poszukasz sobie innego miejsca do życia. Tarrok bardzo długo szukać. Tarrok zmęczyć się. Lepiej zostać tu. Mimo pełzaczy. A skąd człowiek przyjść? Z dużego obozu. Pytasz o obóz uciekinierów? Nie, przybyłem z Albatrosa, królewskiego okrętu wojennego. U Erchaobara mało statków zostać. Większość zatopiona lub przejąć je orki. Nie możesz tu pozostać. Mak ognia Daron często odwiedza to miejsce. Co? Mak ognia chodzić do jaskinia.
Chyba nie wiedzieć, że Tarrok tu. Tarrok musi odejść. Dobrze. Czy już wiesz, dokąd pójdziesz? Nie. Tarrok nie wiedzieć. Zwyczajnie odejść z jaskinia i to wszystko. Dobra, dzięki. Poczekaj chwilę, stary. Chwila. To wszystko nie pogadamy? Nie, ale później możemy pogadać. Tego i tak nie otworzymy. To co, myślę, że lecimy prosto do Darona, mu powiedzieć, że wszystko już jest okej. Siemka. Zbadałem tę jaskinię. I co tam znalazłeś? Było tam kilka pełzaczy i pozbyłem się ich. Dźwięki nie były podobne do tych, które wydają pełzacze. Więcej niczego tam nie znalazłeś. Oprócz kilku pełzaczy, w jaskini niczego więcej nie znalazłem. To dziwne. No dobrze. Najważniejsze, że jaskinia znów jest bezpieczna. Oto klucz do klasztoru. Lepiej go nie wydawać, dlatego że on nam jeszcze pomoże, co ciekawe. Także to taka ciekawostka. Przejdźmy się do starej piramidy. I powiem wam, że wyjdziemy sobie teraz tą stroną i się przejdziemy. Właśnie tędy przez mostek. Zobaczymy, czy coś tutaj można ciekawego znaleźć po drodze. Na pewno wiem, że będziemy mieli smoczy korzeń. Także warto na pewno będzie po to iść chociażby. Tutaj jakieś fajowe rzeczy widzę. Trochę bełtów i tego typu rzeczy. Spoko. No i tak naprawdę powiem wam, że dużą część Korinis to myśmy już obleźli. Nawet bardzo. Jeżeli mam być szczera. Całkiem dobrze nam to idzie. Mam nadzieję, że tam nie ma golema. Tam bandyci będą po drodze, nie? Tak jest. To są ostatnie już niedobitki tych bandytów zasranych. Cholernych. Tam są przeciwnicy za ścianą. Bo to są w teorii te nowe tereny, tak jakby. To dlatego. Na te nowe tereny też trzeba będzie się wybrać. Okej, wy biegniecie na mnie, ale to... nic. Dobrze, mieli jakieś pierdółki. Harro. List Harro. Co my tu mamy? Coś ciekawego znalazłam. Witaj, Scott. Natrafiłem na obóz bandytów. Jest zaraz za mostem. Niestety właśnie teraz zajmują się wznoszeniem umocnień. Jeśli ukończą pracę, nie uda mi się wrócić. Spróbuję prześlizgnąć się obok nich w nocy. Mam nadzieję, że się uda, inaczej ze mną koniec. No, już wiemy, że się nie udało. Dostałem jakiś wpis do dziennika na jakieś zadanie. Niestety nie do końca wiem, jakie i gdzie. Tu jakieś pierdółeczki. Smoczy korzonek, oczywiście. Bardzo fajnie. No może tędy jest przejście? No poniekąd jest, bo tam można wejść. Tylko trzeba ostrożnie. Ewentualnie tędy można się spróbować wspiąć. Nie chcesz się tego złapać? Żartujesz sobie? Dobra, za duży uskok chyba. Tutaj coś jest. Są rośliny. Ale zaraz tutaj wrócę jeszcze, tylko od drugiej strony, dlatego na razie bez problemu. Tam się jeszcze dostaniemy na drugą stronę, bo to są te nowe tereny, więc tam będziemy jeszcze chodzić. Także nie ma co się tym przejmować, że tam nie dotrzemy albo coś w tym stylu. Dobra. Co my tu mamy? Gobliny. Serio? Nie trafiłam żadnego? Ej, już kolejny poziom? Mam 30 punktów nauki już nagle? O, ale jaja. Kurde, niemożliwe to jest. Po prostu te poziomy mi tak szybko rosną, że to jest aż chore. Tu mamy rzeczy. Do tamtych topielców bym się jeszcze chciała dobrać. Po drugiej stronie, tylko boję się, że trzeba będzie się do nich zcheatować, bo... możliwe, że mnie gra tam nie wypuści na brzeg.
Dobra, po te rośliny zaraz wrócimy. Idziemy jeszcze tutaj po cieniu stwory, bo tam będą. Tam coś jest, jakby była jakaś jaskinia. Ej, bo tam da się wpłynąć. Ej, robimy save'a tutaj. Tam się zawsze dało wpłynąć? Aha, tu jest taki pit stop dla powietrza. O cholera jasna, tu się zawsze dało wejść? Czy oni to dodali? Nie wiem. Nie wiem, ale jak na razie... Zarażony szczur. Tu jakaś broń nawet leży. Topór. Ej, to nabiera teraz dużo większego znaczenia, bo my jesteśmy teraz dosłownie pod tą piramidą chyba. No na bank to dodali, nie było tego tutaj. Dobra. Oh my god, gdzie jestem? Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że ta kolumna nie jest przezroczysta. Nie, na szczęście nie jest. Ale kurczę, szok dla mnie to jest. No strzel w któregoś tego szczura, błagam cię. Nie ma co obrażeń otrzymać. Ej, no powiem wam, że ja tego miejsca sama nie odkryłam. Tam na dół nie chcemy spadać, bo pewnie się nie wydostanę stąd. Ile tu jest tych szczurów? Tu jest jakiś kołowrót nawet. Ty naprawdę potrzebuję łykrę to szczura mieć? Ej, wiecie co? Co wy na to, żeby się tam... cheatnąć na drugą stronę? Oh my god. Ale oni biją. Ej, tu są rzeczy normalnie pod piram... Ile tu jest strażników? Co tu się... Aha, ja wiem, gdzie ja jestem. Chyba. Albo nie wiem. Nie wiem, ale ja tu przyjdę, jak będę miała łój. Na razie chciałam tylko zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Jak ja sobie z kuszy radzę? O Boże, nic nie robię. Trzeba obuw wyciągnąć, nie? Jak już mam się z nimi lać. Tam ci kuźwa idą. No, ej kurczę, dobra. Tu jest miazga totalna. Nie wchodzimy tam nawet. No to już wiemy, dlaczego pod piramidą byli przeciwnicy. Wiecie co? Przeteleportujemy się jeszcze raz pod piramidę. I przejdziemy sobie... No jak byk! W sensie to jest to miejsce. Przejdziemy sobie tutaj górą, tam żeby do tych topilców zejść, bo będzie chyba wygodniej tędy się tam... jakby... no, dostać.
Ej, ale kurczę, no twórcy mnie tutaj naprawdę zaskoczyli mnie, bo ja tutaj wcześniej nie dotarłam. Może dlatego, że grałam bez lokatora, a dopiero później go zainstalowałam. Tak naprawdę. I pewnie to dlatego. Nie, ale naprawdę. Pod wrażeniem jestem. A czy jak tędy się przejdę, to coś tu jest na przykład? Nie. Czyli musimy zejść sobie na dół. Dobra. Teraz tak zejść, żeby się nie zabić. Na szczęście się udało. Ej, no ale naprawdę, teraz to mnie zaskoczyli twórcy bardzo. To jest bardzo dobre pytanie, co tam można znaleźć teraz. Tu jakieś pierdółki. Niebywałe. Naprawdę niebywałe. Siema topielcu. Nie wiem, co mam powiedzieć, zagięło mnie. Dobra, bierzemy to, co nasze i spływamy sobie na drugi brzeg. Dobra, czyli tam wiemy, że da się wpłynąć. Wiemy, że potrzebujemy tam łoju. Okej. Naprawdę, wow. To jakieś pierdoły, oczywiście. Znaczy pierdoły, nie pierdoły, ale tu pieniądze leżą. Tutaj się jeszcze przejdę kawałek, bo te roślinki zostawiłam. Maniakalne zbieranie. Ale to się przydaje, bo przynajmniej wiem, że nie zostawię niczego ważnego. Piła. Poza tym wiem, że się to po prostu przyda. Nie, ale naprawdę, wow. Tutaj jest ten las, gdzie jest las Sagity, tak jakby. W sumie do Sagitki bym chętnie podeszła i skorzystała sobie ze stołu alchemicznego, jak już tu jesteśmy. Cześć Sagita, jak tam? Ciekawe, jak tam się czujesz? Dobra, stół alchemiczny. Eliksir siły, jeden. Eliksir siły 2. Nie wiem, ile mam smoczych korzonków. Okej, chyba miałam 4. Podejrzewam, że nie zrobię więcej. Nie. Dobra, to na razie to trzymamy, bo dla mnie największym priorytetem jest siła jednak, niezręczność. Szczególnie, że możemy wszystkich okradać, więc 153 siły mamy, no to nieźle. Przydałaby się lepsza broń, nie? Szczególnie, że aktualnie to mam broń pod zręczność, co jest w ogóle absurdalne trochę. A wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze mikstury na zręczność w sumie, ile mogę. Bo to trzeba jednak rozwijać, wiecie, równomiernie. Więc tak to przeznaczmy tyle, ile mogę, to zrobię, bo ogólnie goblinich jagód jest więcej. Już chyba nie mam więcej szczawi. Nie. Goblinich to wiem, że jeszcze mam. 9 zręczności też się zawsze przyda. No i przydałoby się wybrać. I nauczyć się życia. I w ogóle.
różnych innych ciekawych rzeczy przydatnych nam. Cześć, goblinki. Wiecie co, jak ja sobie pomyślę o ilości poziomów, jakie da się tutaj w tym Corinie wbić, to jestem pod wrażeniem dosłownie tej ilości. Tam są dezerterzy na dole, jakbyście się zastanawiali, co tam się dzieje. I oni będą nam kiedyś potrzebni. Ale kiedyś to bardzo dobre stwierdzenie. Na razie ich nie potrzebujemy do życia. Na razie potrzebujemy dostać się do klasztoru, a na samą myśl, że mam tam się przebijać przez tych orków, to mi się robi słabo, bo tam akurat rozstawili bardzo mocnych przeciwników. Więc wydaje mi się, że pójdzie w deszcz ognia na pewno w ruch. No więc tak, jestem tego akurat pewna. Spróbujemy na samym początku bez deszczu ognia. Natomiast będzie to dosyć trudne. I tym razem nie dramatyzuję. Wierzcie mi. Tym razem nie dramatyzuję. Dobra, tutaj jesteśmy już, gdzie byliśmy. Czy ja coś tutaj potrzebuję u Dragomira? Chyba nic. Powinnam dać sobie w życie, zanim tam polezę do tego klasztoru. W ogóle gra mi podpowiada, że mam obok orków przemknąć, a nie się ich pozbyć. To też mnie bardzo zastanawia. Czy ja mam na przykład jakiś zwój przemiany, nie wiem, chrząszcza? Mam. W teorii mogłabym się tam po prostu do klasztoru przemknąć. Tylko, że... Po co, jak ja mogę użyć deszczu ognia? I będziemy to mieli z bani. I tak tych orków się trzeba będzie pozbyć i tak. Ewentualnie zobaczyć, jak sobie Grom poradzi z tym cudostwem. No bo tak na chrząszczyku to tak słabo trochę. Znaczy w teorii też mikstura prędkości by mogła dużo dać. Ustawmy sobie deszcz ognia. Aha, ja deszczu ognia nie mogę użyć. On wymaga 150... O cholera, a gromu? No i widzicie, już mnie gra zrobiła w konia. Ich mach dich fertig, Mora. Oni cudują, bo oni nie potrafią się do mnie dostać. To wam akurat powiem, że bardzo dobrym sposobem jest spróbować wejść akurat na górę. Tylko może nie tędy. Aha, on też do mnie będzie strzelał. Dobra, wyciągnął broń. No strzelaj, kurde, gościu! No i dupa, zaraz będzie. Nie opłaca mi się tak tego robić, chyba. Oho! Tak się dostaje w łeb. Dobra. Powiem wam, że jest bardzo fajny sposób, żeby się od nas odczepili. Tylko czy ja chcę go wykorzystywać? Nie wiem. W sumie skoro gra mi daje taką możliwość... No cholera jasna, to się dało gdzieś złapać, bo przecież tutaj wchodziłam kiedyś tędy. Może tu będzie niżej? No gdzie tam? Nie, wiecie co? Gra mi powiedziała, że mam się przemknąć. Więc ja użyję po prostu zwoju chrząszcza. Zobaczymy, jak długo jestem w stanie chrząszczem chodzić i dokąd zajdę nim.
Bo potem i tak dostanę teleport. Nie wiem, czy ja tak mogę sobie w nieskończoność być chrząszczem, ale... Jeżeli mogę, to z tego skorzystam. Aha, oni myślą... Aha, oni wiedzą, że ja to ja. To fajnie. Czyli trzeba będzie przebiec. Jeżeli chcemy przejść, albo ich wybić. Wiecie co? Muszę zrobić teraz cuda na kiju. Bo tu się da wejść. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja tu włażę. Boże, że on wraz za mną. No kurdele, to jest akurat bez sensu to wyszło. On akurat nie powinien tu za mną wejść. Wiecie co, a spróbujmy klasycznego sprintu. Powinno się udać, tylko że tu jest szaman. O Jezu, wpieprzyłam się przez chwilę. Doigrałeś się. Żyję jeszcze. O cholera jasna, oni tu przyleźli za mną? Niedobrze. No kurde, ostatnio się ode mnie odpieprzyli. Halo, klasztor, otwiera drzwi. Kurdele. Tak, poradzę sobie. Z tymi orkami sobie akurat nie poradzę. Tu są przegięci tak, jak byli. Tu, żeby ich wyrżnąć w pień, to się trzeba bardzo postarać, naprawdę. Wiecie co? Spadamy stąd na razie. Spadamy stąd na wysepkę z waranami. Idę dawać w życie. I w broń. Harald mnie uczy broni. Zacznij. Broń jednoręczna, dawaj. Ile dałam? Piątaka, 21 punktów. Chyba wyląduję w życie, wiecie? Garnotowi mogę coś powiedzieć? Nic. Nie chcesz nawet tego słuchać. Tak? Dobrze. Moc życiową. Dawaj mi zdrowie. Zaraz, co? Ale bez sensu. 495. Niech ino uzma ciebie. Dobra. Idziemy jeszcze raz dawać w broń. Harald, dawaj mi jeszcze. Piątaka. Dobra. Mamy 59%. Z czego moja broń mi daje dyszkę. Tak jest. Przydałaby mi się broń, która zadaje więcej obrażeń. Tylko, że nie widziałam nic lepszego od orkowej zguby, tak czy siak. Nikt niczego lepszego nie sprzedaje. Kolejny poziom za 18%. Wyzwolenie, tak, wiem. Co by to teraz ugrać, zrobić? Gdzie nie byliśmy jeszcze? Może gdzieś jeszcze nie byliśmy? No, nowe tereny mamy do odkrycia, tak? Tam w teorii byłoby łatwo o exp. Gdzie by się tu tepnąć? Do starej piramidy może nie, chociaż tam też były te tereny. Dobra. Tutaj się dało... Albo nie, dobra, nie. Fakt, nie tutaj mi chodziło. Tylko do słonecznego kręgu na chwilę. Nie żrij rzepy. Serafis chciałam. Ile mam ziółek w ogóle? Tyle, że gra mi nawet nie chce powiedzieć, ile mam roślin.
Tak mało? Najwięcej mam serafisów. Rośliny lecznicze to gdzie są? Nigdzie gra mnie, nie informuje mnie. Dobra, lecimy do słonecznego kręgu na chwilkę. Idziemy na te nowe tereny, które widzieliśmy tutaj. Tam. Jak się, wiecie, tutaj się dało wejść przecież. Tutaj. Tam nie widziałam jakichś bardzo mocnych przeciwników, więc idziemy. Idziemy się koksić, bo widzę, że tam, żeby się dostać do klasztoru, to będzie ciężko. Oj, będzie ciężko, już mnie dupa piecze. Dosłownie, jak tam jestem. Także idziemy tu. Fuck, to nie tu. Nie, to było przy farmie Lobarta. Ja pierdzielę, jaka jestem głupia. Ale zaraz. O, to miejsce też mi chodziło. No właśnie, bo tu widać to cholerstwo. O, tu trzeba wejść na górę. Może się dostaniemy jednak do tego pieprzonego klasztoru tędy. O, tu są ci orkowie, bo jest ta kopułeczka piękna. Oni sobie jeszcze sprawy nie zdają, co tu się w ogóle dzieje. Czy jak gdyby tam górami byłoby zejść? Nie, bo tam się nie da wejść. Ja tak wybijałam orków tutaj z kuszy. W tym miejscu właśnie. Nie dosięgnę go stąd, nie? Ork wojownik. Jakbym trafiła którymś bełtem. O, trafiłam. No i oni tam teraz mają manianę. O Boże. Oni tu będą teraz próbowali wchodzić. O, właśnie o to mi chodziło. No dawaj. Strzelaj w tego orka, proszę cię. Jeszcze jeden strzał ci brakuje, żeby go dobić. Dobra, chyba drugi dostał, nie? Ale oni cudują. Dobra, trafiłam go. To była moja taktyka, moi drodzy, żeby tutaj się przebić. Pięknie. Widzicie, ile jest expa z tych orków? To jest niebywałe po prostu. Dobra, który kolejny się będzie do mnie wspinał? Tu jest jakiś. Cudak. Tu niestety trzeba chodzić, bo oni też wtedy chodzą. Dzięki temu. Dobra, 500 expa. Tam jest kolejna jakaś menda. Pytanie, jak do niego strzelić, od której strony. Tu jeden cuduje, żeby do mnie się dostać. Okej, a tędy byśmy... O, pięknie. O Jezus! Nie bij mnie. To akurat było głupie. Dobra. Halo? No to szaman tu przylasł chyba, nie? Dostanę z kulki, czy on dostanie ode mnie? No jest to, że ja dostanę. Ile mam w ogóle bełtów? Chyba niedużo, nie? Nie wiem. Na 300... O Boże, dobra, to na luzie. Ale może nie teleportujmy się stąd. Widzicie, jaki ciężki jest klasztor? A i tak mi pyrokarda zadanie, żeby się tych orków pozbyć, więc warto to zrobić. Aha, on ma dużą ochronę przed strzałami, tak? Widzę, że mu chuja robię tym.
Do typa by trzeba było zejść. No nie jest to przekonujące. Nie wiem, czy coś mnie przekona, żeby do niego złazić. On chyba też nie chce do mnie zejść za bardzo. Halo? Dobra. Tamci mnie na szczęście nie zauważyli, więc możemy tu zebrać towar. Przynajmniej część ekipy leży. Dobra, spróbujmy jeszcze raz wejść na górę. Bo tam dalej da się... Kurwa, nie tak. O, tam dalej da się wejść. No, kurde, mordo. Proszę cię. Tam dalej da się też przeskoczyć do nich i striggerować tych dalszych, bo... No, będzie to potrzebne. Wątpię, że trafię z tej odległości w któregoś akurat. Znaczy, jakbym trafiła w tego, to by było idealnie. Znaczy, wiecie, zawsze można w nich walić jakimś czarem. Więc... Typu na przykład, nie wiem, mam kulę ognia. Duża kula ognia, wydatek many minimum 40, no nie. Mała ognista burza. Wymaga many 50. To już brzmi lepiej. Tamten wojownik ma mało. Zmiotło go na hita. O kurde, dobra. Ła! Oni tu mogą wchodzić, nie? Mogą więc lepiej się wycofać na górę. Okej, na szczęście tańczą tam na dole pode mną. Jak widać, cuda tu odczyniam. Okej, jeden dostał, któryś. Okej, tamten próbuje do mnie wejść. W sumie to niech sobie próbuje, dla mnie ważniejsi są ci myrtańscy, nie? Tamten pobiegł, cholera wie gdzie. Tam od drugiej strony jakoś włazi. Przynajmniej próbuje. Okej, tego na hita sprzątłam. Gorzej, że tam jest pułkownik. Tam dalej. Okej, wraca do mnie chyba. Nie do końca, ale można by mu było pieprznąć z innego czaru jeszcze. Co byśmy mu mogli zasadzić? Ognistej burzy małej już nie mam. Trochę przesadziłam, ale mam wypędzenie zła. Ale to można tego pułkownika, nie? Brzmi magiczne 300. Taka święta strzała też nie brzmi źle. Sześć. Świętą strzałę wzięłam? Nie, to jest święta strzała. Aha, zero dostał z tego, dobra. A ma skubany zasięg. Strzelaj w niego. Kurde, mając 10% tak trafiać, to jest aż hit. Dobra, wypędzenie zła, ile wymaga many? Nie wiem. Ale się przyda na tego pułkownika dużego tam.
25, dobra. To myślę, że możemy zejść na dół. Bo tam zostało ich jeszcze trochę, ale no stąd i tak już do nich nawet nie dosięgnę, więc... Niestety, ale musimy zejść na dół. Dobra, ten tutaj postradał sobie życie swoje. Mam przygotowane wypędzenie zła. To jest ten pułkownik, taki duży. Tak, przywódca. Tylko on ma sporą ochronę, boję się, że nie, że on to przeżyje. Dostał, ale nie full obrażeń. Nie wiem, ile z tego dostał. Chyba mało. Mało czy dużo dostałeś? Dostałeś gówno z tego. My zmiecie ten przywódca przecież. Albo ja jego. 900 expa było za niego. Pierśniorkowych przywódców. Dobra. Wypędzenie zła odwróciło jego uwagę kumpli przynajmniej. Co tam się dzieje? Tam są ścierwojady jakieś, czy co? Ty, tam jeszcze orkowie siedzą w krzaku? Od kiedy? Weź tam czymś pierdzielni obszarowym. No, gejzer mam. A co mi da gejzer? Deszcz ognia, no przecież to jest... Lodową falę mogę... mogę. Duża ognista, wydatek many minimalny, no nie. Chociaż w sumie... Co mi szkodzi? Najwyżej będziemy robić odwrót. Chcę się dostać do klasztoru i się pozbyć tych dupków. Bo wiem, że będą mi wdzięczni. Także... Także F10 i spróbujmy, no. W tego myrtańskiego może, nie? Bąk. Dobra, tam się coś dzieje. Ci się palą. Ała, dobra. Ten jeden niestety nic nie dostał. Okej. Okej, udało się. Tamci się na szczęście nie striggerowali jeszcze. Dobra, dobrze idzie, czyli jesteśmy na finiszu prawie. Tam trzech orków chyba się zostało. Dosłownie. Może nawet uda się ich pojedynczo wyciągnąć. I ten arcymag jakiś. Ewentualnie tą burzą jeszcze raz tam pierdzielniemy potem w nich. Halo? Dobra, idzie dwóch. To tak całkiem okej. No właśnie, jak mi wejdzie kryt, to tamten schodzi na hita. Dobra. Jak widzicie, trochę trzeba mieć taktyki, żeby tutaj to robić. Gorzej, że ten mag potrafi zrobić kuku. Haha. Dla tamtego musimy uważać. A mógłbyś trafić w swojego, no. No, no, no. Dobra. Nie, on spadł mi do wody, pogięło was, ale w sumie nie, to dobrze. On się nie utopi. A za to nie będzie tam we mnie ciskał przynajmniej. Dobra. Nie jest tak źle, bo ja go teraz mogę z kuszy zmieść.
Czarny mag. W teorii jest w stanie we mnie strzelać, ale jest w szoku chyba, bo był w wodzie. Dobra. Czarny mag, co miałeś przy sobie? Nie wiem. Okej, dobra, udało się, czyli od razu będziemy mieli zadanie dla Pyrokara zrobione. Super. No, namęczyłam się. Siemka, nowicjuszu. Pomogę ci chwasty wyrwać szybką metodą. Dość prosta kradzież, cudownie. Witaj, no nie. Witam. Jestem Parlan. Witaj, czcigodny mistrzu. Kim jesteś? Nazywam się Roland i przybyłem tutaj na okręcie wojennym Albatros, pod dowództwem Lorda Baldwina. Przybywasz z okrętu wojennego króla. Na Innosa. Może dla Kholinis jeszcze nie wszystko stracone. Jak najszybciej porozmawiaj z mistrzem Pyrokarem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Okej, bardzo trudna. Co to znaczy? No naprawdę? Bez jaj. 350 sztuk złota mi chłop dał. I proszę bardzo, mamy Salandrila tutaj. Okej, pucharków nie mogę brać, bo widać. Nowicjuszowi poprzeszkadzam w modlitwie, bo potrzebuję od niego kradzież. Super. I pogadajmy z Pyrokarem. Dowiedziałem się, że wojownik króla zdołał się przedrzeć do nas przez szeregi orków. Witaj, żołnierzu. Mam nadzieję, że ci uda się rozprawić z orkami i czarnymi magami przed murami klasztoru, ponieważ stanowią dla nas ogromne zagrożenie. Pozbyłem się wrogów przed murami klasztoru. Chwała Innosowi. Jedno zmartwienie mniej. A w charakterze nagrody, weź to złoto. Zapewne przyda ci się. Przychodzę od Lorda Andre. Do walki z orkami potrzeba mu wielu zwojów z zaklęciami. Dynous mi świadkiem, że z radością pomógłbym Lordowi Andre, ale niestety, to niemożliwe. Od tego czasu, jak magia run została zniszczona, magiczne zwoje są wszystkim, na czym możemy polegać. I choć umiemy tworzyć nowe, to do tego potrzebne są niezbędne składniki. Jeśli pomożesz nam zdobyć wystarczającą ilość składników, dam Lordowi Andre tyle zwojów, ile tylko zdołamy zrobić. Dobrze, znajdę niezbędne składniki. Co właściwie potrzeba? Wszystko wyszczególniłem w tym wykazie. Weź go. Jak to, już wcześniej sporządziłeś spis, mistrzu Pyrokarze? Tak się złożyło, że kilka dni temu wysyłałem nowicjusza Babo po składniki. Niestety, do dziś nie wrócił. Obawiam się, że został zabity przez orków lub jakieś stworzenia. No nie, zaraz ogarniemy sprawę Babo, ale najpierw lista. O, załamka będzie. 10 kwarcytów, 10 akwamarynów, 10 bryłek siarki, 10 ognistych języków, 10 korzeni leczniczych, 10 porcji smoły, 10 bryłek węgla, 10 skał krystalicznych i 1 czarna perła. Czy ja mam czarną perłę? Bo ja jedną sprzedałam, którą miałam. I chyba to była ta perła, której bym potrzebowała. Trzeba będzie czarną perłę kupić, tylko czarna perła kosztuje 1000. Albo się modlić, żeby mi wypadła z jakiejś muszli. Akwamarynów mam 9, czyli też potrzebujemy jednego akwamarynu. Nie mam czarnej perły, po cholerę ja sprzedawałam tą czarną perłę. To nawet nie było tego warte. Przynajmniej wiem, że mamy siarkę i inne pierdoły, o które on prosi. A tu mam te kołczany. One się nagle tu pojawiły? Dziwne. Mam 5 języków ognistego jaszczura. Potrzebujemy jeszcze drugie 5. Ale czarnej perły nie mam. Gdzie ja ci znajdę czarną perłę? Dobra, z Salandrilem nie ma co gadać tak w ogóle. Ona mi tak nic nie powie. Jesteśmy w klasztorze. Chodźmy po Babo jeszcze szybko. Zrobimy dla niego questa. Przynajmniej tu jest już droga czysta.
To znaczy, że mogłabym się też zająć tą drogą, gdzie jest most. Między farmą Akila a karczmą Onara i tam pozbyć się orków, bo tam jest ich tylko czterech. Tylko tam nie za bardzo chyba jest jak ich... Znaczy nie, w sumie można ich zajść od tyłu i próbować ich jakoś tamtędy wymijać. Ale nie wiem, czy to jest warte tego wszystkiego. Hej, ty. Powiedz mi, jesteś tym nowicjuszem, którego mistrz Pyrokar wysłał po składniki. Tak, to ja. Ale poczekaj. Tylko nie mów mi, że zdołałeś przedostać się do klasztoru. Zdołałem. Dlaczego jesteś taki zdziwiony? Bo przecież tam jest pełno orków. Orków. Orkowie nie są dla mnie problemem. Cóż, skoro tak mówisz. Zdołałeś wykonać polecenie Pyrokara. Niestety, nie. Jak tylko opuściłem klasztor, byłem zmuszony ukrywać się przed orkami i pozostałymi draniami. Jasne. Możesz wracać do klasztoru, sam zajmę się twoim zadaniem. Dzięki ci, Innosie. Ale i tak nie mogę wrócić. Mogę spytać, dlaczego nie? Po pierwsze, z powodu orków, którzy kręcą się przy wejściu do klasztoru. A, po drugie, z powodu księgi o ziołach, którą zgubiłem. Ona należy do mistrza Parlana. Bez niej nie mogę wrócić z powrotem. Inaczej mistrz Parlan ukaże mnie za zgubę jego drogocennej księgi. Gdzie, dokładnie, ją zgubiłeś? Za tawerną znajduje się ścieżka prowadząca do skalnego występu, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto. Tam jest spalona chata, gdzie zamierzałem poszukać węgla. Ale, niestety, pojawiły się tam też jaszczury. Prawdopodobnie właśnie tam zgubiłem księgę. Znalazłem twoją księgę. Oto ona. Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś. Jeśli będziesz potrzebował czymś pomocy, zwróć się do mnie. Może będę w stanie ci pomóc. Teraz wrócisz do klasztoru. Udam się w drogę tylko wtedy, gdy przyjdzie kres na oblegających klasztor orków. W końcu nie jestem samobójcą. Nie ma już orków przy klasztorze. Naprawdę. Tak. A teraz pośpiesz się. Mistrz Pyrokar dość się już na ciebie naczekał. Dobra, to pójdziemy jeszcze na szybko do Pyrokara, mu zgłosić, że gościu wraca. Kurde, ale jestem zła na siebie, że tą czarną perłę opłam kiedyś na jednej z wysp. Bo teraz trzeba będzie kupić za tysiaka czarną perłę. Znaczy i tak mamy dość gotówki, no ale jednak 1000 sztuk złota to jest dużo. Jeszcze nie mamy jednego akwamarynu. A nie wiem, gdzie takowe znaleźć. Podejrzewam, że trzeba by było gdzieś przy wodzie się rozejrzeć. Za jakimiś muszlami. No słabo bardzo. Znalazłem nowicjusza, babo. Jest teraz w drodze powrotnej do klasztoru. Dziękuję ci, to dobre wieści. Weź to złoto. To nagroda za twoją pomoc. Dobra, no i co? Zadanie od razu się wykonało. Zwoje dla Lorda André. No tak, ja wiem. Ta, składniki. No i co, moi drodzy? Wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film. No i szczerze, musimy się rozejrzeć po tych nowych terenach, bo na pewno w jednym miejscu były ogniste jaszczury, a ja ich potrzebuję. Myślę, że czarną perłę możemy też gdzieś na pewno znaleźć. W ogóle też coś tam łazi pod tym klasztorem. Dziwne bardzo. Moi drodzy, no cóż, no dzięki i do kolejnych odcinków. Cześć.